Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy, Mariangelo z tej strony, kłaniam się i zapraszam was na kolejny film, a co za tym idzie, na kolejną partię. Kontynuujemy serię szybkich zwycięstw, jest to partia z 1920 roku, która miała miejsce w Rotterdamie. Grali tutaj tacy szachiści jak Richard Reti oraz Max Euwe. Richard Reti gra to białymi, Max Euwe ma czarne. No, a jeśli chodzi o tych graczy, no to poczytajcie sobie, odsyłam was do wujka Google, naprawdę ikony środowiska, legendy królewskiej gry. Kilka ciekawych rzeczy można dowiedzieć się o tych tutaj panach. Dobra, tyle słowem wstępu. Przechodzimy do omawiania przebiegu partii. Richard Reti rozpoczyna partię ruchem D4. Osobiście gram D5 albo skoczek F6. Tak grają gracze na całym świecie. Dlaczego by nie grać tak samo? Ale tutaj pada F5. Obrona holenderska. Ciekawy debiut, którego jeszcze nie omawiałem na swoim kanale. Być może to zrobię w niedalekiej przyszłości. A może i w dalekiej, zobaczymy. W każdym razie chodzi o to, aby nie wpuszczać piona na E4. I teraz G3 jest popularnym ruchem, C4 jest popularnym ruchem, goniec F4, bardzo dobre posunięcia. Biały ma multum, ma masę dobrych ruchów, chociaż tutaj Richard Reti zaskakuje. Gra E4. Gambit Stoughtona. Poświęcenie piona na E4. No powiedziałem, że pion kontroluje punkt E4, no bo tak jest. Poświęcenie piona za inicjatywę. Będą możliwości bardzo agresywnej, aktywnej kontynuacji tutaj dla białego. Zwróćcie uwagę, po ruchu skoczek, tak jak było w partii C3, pion podwisa, no białe grożą, że będą odbijać materiał i będą do przodu tutaj z rozwojem. Tak naprawdę ruch D5 mógłby przyjść do głowy, ale on nie działa. Dlaczego? Jak myślicie? No oczywiście hetman wkrada się na H5, jest szach, no jest dziura, tak? No często kiedy pchamy piona z F, no to bywają problemy. Oduczam tych początkujących graczy, kiedy uczę dzieci, żeby nie pchały piona z F zbyt często, szczególnie kiedy grają czarnymi. Ale jak najbardziej obrona holenderska jest grywalnym debiutem. To nie jest tak, że ja tutaj demonizuję ten debiut. To też tak nie jest. Tu byłby szach i pion zostałby odbity, no już o wiele lepiej stoją białe. Natomiast tutaj został pionem broniony bardziej logicznym ruchem. Skoczek F6 jak najbardziej logicznie wydawałoby się, ale goniec G5 to wciąż teoria debiutu leci. No, goniec grozi chociażby wybiciem, no i odzyskanie piona, tak, z inicjatywą, jakby nie było. Tutaj piona nie bronią czarne, uznały, że po prostu rozwój to jest ich cel. G6, goniec G7, krótka roszada. Myślałem, że taki plan przyświeca dla Maxa Euwe, ale niekoniecznie do końca taki. Teraz zobaczycie. F3, goniec C4 było jak najbardziej opcją dobrą. F3, znowu wciąganie rywala na swój teren. Ciekawa sprawa. Max Euwe to wziął, Richard Reti odbił oczywiście skoczkiem. Wciąganie rywala, żeby jak najwięcej tych figur tutaj jak najszybciej pojawiło się w grze. Trzy figury już u białego grają. No ale po goniec G7 czarne mają się też nie najgorzej. Goniec D3, wierzcie mi lub nie, to jest cały czas teoria debiutu. Jesteśmy w obronie holenderskiej, gambit Stoughtona. W tym miejscu myślałem, że D5 jest dobrym ruchem i nie myliłem się, konsultacja była. Nie powiem, że nie, ale tutaj mamy C5. C5, tak naprawdę roszada jeszcze była też grywalnym posunięciem. C5. Chodzi o to, aby wypuścić gdzieś tutaj szalonego hetmana, nadgryźć centrum. Przy tym gońcu chcemy otwierać tę przekątną jak najszybciej się da. Oczywiście mogły białe wziąć tego piona, dlaczego by nie, ale zapewne wtedy hetman A5. Ten pion jest nie do utrzymania. Bardzo aktywny hetman, tu jeszcze związanie skoczka, moi drodzy, na C3, więc tak zapewne partia byłaby kontynuowana, ale Richard Reti nie bije, tylko przepycha na D5, kontrolując wiele tutaj ciekawych, wiele, no dwie, ale to jest dużo, to więcej niż jeden. Kilka placówek w obozie rywala, bardzo istotnych zresztą. Partia trwa w najlepsze, czarne są na posunięciu, co byście zagrali w tym miejscu. Myślałem o krótkiej roszadzie, to był dobry ruch. D6 można było zagrać, uwalniając białopolowego gońca, chociaż tutaj mamy hetman B6, dobry ruch, aktywny. Jeżeli teraz załóżmy białe by zroszowały, no to dostają, moi drodzy, niespodziankę. C4 jest szach i goniec jest stracony. No, nieźle. Takie pułapki tutaj Max Euwe szykuje, ale Richard Reti nie w ciemię bity szachista się okazuje. Co gra w tym miejscu, no na pewno nie ruszuje. Zwróćmy uwagę na to jeszcze, że wisi pion. Pion, moi drodzy, na B2. Przepraszam bardzo, chrypka mnie dopadła. Pion na B2 wisi. I teraz tak, czy trzeba coś z tym fantem robić, czy o tego piona się martwić, czy nie. Są takie piony, które nazywa się pionami zatrutymi, zupełnie jak grzyby w lesie, muchomory, niektóre są, moi drodzy, zatrute. No i jedzenie ich, zjedzenie chociażby jednego może prowadzić do przykrych konsekwencji, nie miałem okazji. No i mam nadzieję, że nie będę miał.
Tak jest też z pionami. W tym momencie bardzo dobry ruch, najlepszy w pozycji okazuje się Richard Rettig zagrywa, czyli hetman d2. Broni skoczka, być może szykuje długą roszadę, nie wiadomo, różne możliwości tutaj ten ruch za sobą niesie. Po krótkiej roszadzie jakieś tutaj wymiany czarnopolowego gońca, obrońcy króla, no ale to wszystko są rozkminki Mariancella. W partii było inaczej. Max Euwe uznał, że teraz nie będzie roszował, tylko weźmie piona. O, zabił na b2. No ale już pewnie czuję w ustach ten gorzki posmak muchomora, zatrutego piona, moi drodzy. Ten pion, no, często się go tutaj nie bierze przy tej strukturze ze względu na to, że wchodzi wieża b1. Bo jak najbardziej ludzka odpowiedź, komputer proponuje roszadę, ale to jest stockfish, wiadomo, wyprana głowa. Wieża b1 już z atakiem na hetmana i teraz zapewne spodziewacie się hetman a3. Hetman A3 może być łatwo karany, białe już ugrywają te partie, wierzcie lub nie, na tym poziomie. Skoczek B5 tu wisi, tu grozi, za dużo gruź, moi drodzy. Oczywiście ktoś powie, że jeszcze, no Mariancello, ale hetman przecież jeszcze bije A2 z groźbą wzięcia wieży. No ale teraz chociażby roszada i zobaczcie, ile figur jest u białego w grze. Bardzo dużo. No wszystkie figury praktycznie grają, to jest raz. Hetman źle stoi, król czarnego niezroszowany, skoczek grozi cały czas. Jeżeli ktoś chciałby obronić punkt C7, zagrał skoczka na bandę, tutaj na A6, no to chociażby D6. D6, otwieranie tutaj wszystkiego, no są niesamowite problemy dla czarnego z pewnością. Wracamy do partii. Max Euwe chyba przewidział, że będzie grany wieża B1 i nie zagrał hetmanem na A3, tylko zagrał sprytne posunięcie, sprytna bestia z niego. Skoczek bije D5. Tak było w partii. No cóż za ruch. Wygląda to, że za bardzo zbrać skoczka nie można, bo wisi wieża i jest problem, tak? No bo obrońcą wieży jest skoczek. Większość z was zapewne, ja również, wzięłaby hetmana wieżą w tym miejscu. No ale okazuje się, że to nie jest takie dobre dla białego, bo teraz jaka kontynuacja tutaj przyświecała? Przyświecała kontynuacja? Czy to jest dobry zwrot? Bicie skoczka na polu C3. I wierzcie lub nie, po hetman bije C3, skoczek bije C3, pozycja jest lepsza dla czarnego. Czarny ma 3 piony więcej i wszelkie szanse, żeby wygrać tę partię, tak? Doprowadzając do ewentualnej końcówki chociażby. Troszeczkę gorszy w rozwoju, wiadomo, natomiast jeżeli uda mu się oswobodzić, tak? Wyjść swoimi figurami do gry, no to dlaczego tutaj nie pokusić się o grę na wygraną? Dlatego też w tym miejscu Richard Rettig zapewne liczył, co się stanie po zabiciu hetmana i doliczył, że goniec bije tutaj na C3 i nie przystał na to. Nie wziął hetmana. Zagrał najlepszy ruch w pozycji. Stockfish tutaj troszeczkę zwariował, bo Stockfish, moi drodzy, w tym miejscu pokazuje, że najlepszym ruchem jest właśnie bicie hetmana, a później pokazuje, że wcale nie było to najlepsze, bo najlepsze w tym momencie jest bicie tutaj skoczkiem na D5. Białe są lepsze, wierzcie lub nie, ale ktoś powie, no ale wisi wieża. Owszem, ale aktywność figur białego jest tak wysoka i jest tyle gruźb, że tak naprawdę te wieże nie biorą udziału w grze. To zupełnie jak często w tych gambitach, nie wiem czy kojarzycie film, gdzie omawiałem kontratak Traxlera. Tam właśnie też chodzi o to, żeby oddać wieżę, która praktycznie tutaj nie gra i szybciutko tutaj wyprowadzać atak na króla przeciwnika. Tak jest też w tym wypadku. Czarne nie mogą się oprzeć, biorą wieżę, jest szach, w tym momencie król f2, no i kolejna wieża wisi. Hetman leje kolejną wieżę. Czy przed momentem, w dwóch ostatnich posunięciach Richard Rettig nie oddał dwóch wież? No zupełnie jak na Manhattanie we wrześniu pewnego dnia. Dwie wieże padły. Natomiast hetman jest kompletnie wyłączony z gry. Weźmy to pod uwagę. Druga sprawa jest taka, że król stoi źle. Król stoi źle, nie zroszował. Będzie można atakować tego tutaj jegomościa. Kolejny istotny fakt to, że wszystkie białe bierki są rozwinięte, stoją bardzo aktywnie, no i to nie może się udać. Przy dobrej grze czarny nie może tego ugrać, wierzcie lub nie. Oczywiście, jeżeli uda się oswobodzić, wrócić gdzieś tutaj hetmanem, tak, no to może gra na tutaj wygraną będzie pojawiała się na horyzoncie, ale nie z kimś takim jak Richard Rettig. W tym miejscu zapewne większość z was, ja również, moja małżonka pewnie też, może wasza również, zagrałoby skoczek C7.
Skoczek C7 z widłami, tak? Deroszujący króla, biorący wieżę, dlaczego by nie. Ale Richard Leti widzi dalej. On tutaj upatrzył sobie fajnego mata, fajne siatki matowe tutaj pojawiają się, po ruchu goniec bije E7. Chodzi o to, by uniemożliwić roszadę krótką dla czarnego monarchy. No i tutaj włączać hetmana gdzieś na tej linii E, gnębić króla, no i w konsekwencji matować biedaczka. Partia trwa, tutaj jeszcze białe, przepraszam, czarne, jak zwykle kolory się mylą przy niedzieli. Czarne, no, tanio skóry nie sprzedadzą, zupełnie jak Mariusz Pudzianowski. D6 pada w partii. D6, co to jest za ruch? To jest poświęcenie piona za to, żeby tutaj zrobić miejsce dla króla, no bo robi się ciasno, chociażby jakieś ruchy hetmanem na E i groziły nieprzyjemne szachy z odsłony, tak? Dlatego też tutaj zrobienie miejsca, no ale goniec bije D6. Skoczek C6, no rozwój tutaj jest bardzo ważny w tym momencie, tylko to już jest troszeczkę za późno na rozwój, bo za dużo bierek białych poluje na króla, żeby to mogło się udać. No ale nie spoileruję, jedziemy dalej. Goniec B5. Najlepsze ruchy w pozycji Graretti teraz. To po prostu jest precyzyjny jak maszyna, jak kalkulator, który mam w długopisie. Goniec B5 z powiązaniem skoczka. Goniec D7 okazuje się być kluczowym błędem w tym momencie. Tak naprawdę H6 niby było lepsze, ale niewiele. Tu i tak białe miażdżą, powiem wam w sekrecie. Goniec D7 jednak i ten skoczek jest bardzo ważny, on chroni tutaj, patrzy na wiele pól, które mogą się przydać dla białego w przyszłości, dlatego tego skoczka likwiduje po prostu gońcem Richard Reti, Maxelwo odbija B, bije C6 i hetman E2. Dlaczego hetman E2, a nie na przykład hetman E3? Odpowiem wam na to pytanie później, a wy poczaszkujcie już teraz. Hetman E2, moi drodzy, jest szach. Jeżeli teraz ktoś odszedłby tym królem na F7, no to piękny mat w pięciu, trudny mat w pięciu, zadanie taktyczne dla was, możecie się przyjrzeć tej strukturze, no i poczaszkować troszeczkę. Kontynuacja wyglądałaby tak, skoczek G5, ja nie wierzę, że oni to doliczyli wszystko, to jest nieprawdopodobne. Król G8, tu jest to wszystko tak naprawdę wymuszone. Skoczek E7, jest szach. Król F8, wymuszone po raz kolejny. Skoczek F5, poprawienie pozycji skoczka, jest atak z odsłony, jak widzicie, szach z odsłony, więc król G8 i w tym momencie hetman C4. Bardzo istotny hetman tutaj właśnie musiał okupować pole E2, nie E3, żeby mógł dokonywać tego wyroku. Oczywiście to jeszcze nie jest mat, goniec E6, no ale po goniec E6, takim rozpaczliwym posunięciu, hetman bije E6. No niesamowity mat, zwróćcie uwagę na to, ile białych bierek zaczaiło się tutaj na biednego króla rannego, który jak widzicie krwawi w tym momencie już. Wracamy do naszej partii w tym miejscu. I tutaj nie król F7, tylko król D8. No uznał czarny, że tak będzie lepiej. Tak będzie lepiej dla niego, dla jego monarchy. No ale okazuje się, że tutaj jest mat w dwóch, a nie w pięciu, więc tak naprawdę, no nie wiem, czy chciał po prostu pójść na rękę dla swojego przeciwnika, gdyż umówili się na piwo po partii i nie chciał tego przedłużać, czy tutaj nie doliczył, nie wiem, myślał może, że jest jakieś wyjście. Tu jest mat w dwóch. Zadanie taktyczne dla was, moi drodzy. Co byście zagrali w tym miejscu? Oczywiście pierwszym ruchem do tego jest szach, czyli goniec C7. Jak widzicie, król za bardzo w tę stronę iść nie może. Wymuszone król C8 i hetman matuje na polu A6. Znowu widzicie, dlaczego hetman wszedł na E2, a nie na E3. Stąd tak naprawdę mógł dokonywać matów w postaci wcześniej hetman C4, a teraz hetman A6. Wszystko pięknie ukartowane, pięknie przygotowane. No nie mam pytań po prostu. Majstersztyk. Gra białego to po prostu majstersztyk. Poświęcił dwie wieże. Czarny to wziął. Ja też bym to wziął w partii. Dlaczego by tego nie wziąć? No kto później widział, że będą groziły takie tutaj maty, takie nieprzyjemności. Partia niesamowita. Tylko 19 posunięć. A ile emocji. Dziękuję za uwagę i oczywiście do usłyszenia.